Kot wieczorową porą. Dzień dobry Państwu. Kino powoli odzyskuje rozpęd. Sprzed pandemii na wielkie ekrany wracają pełnokrwiste fabuły, ulubieni aktorzy, sensacyjne tytuły. Wszyscy po przymusowej kwarantannie i hibernacji. Ale tym bardziej budzą ciekawość, wciągają i zapraszają, czemu z rozkoszą daje się uwieść Paweł Kretkowski, solidnie wypuszczony po linii filmowej od wiosny, a tym bardziej Wiesław Kot, któremu kina tak czy owak zawsze mało. Zaczynamy więc bieżącą przeglądówkę filmową. Gdyby polska kronika filmowa była pokazywana przed seansami dzisiaj, tak jak była pokazywana przez cały PRL, mielibyśmy przed sobą 15-minutową reklamę ustroju socjalistycznego. Ale kronika od początku lat 90. pokazywana nie jest. Mamy więc przed seansami reklamę samochodów, napojów, słodyczy i czego tylko. I też jest wesoło, choć po tamtych upartych bajeczkach, jak to Polska rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatniej, została jednak pewna mgiełka nostalgii. Budowa elektrowni w Kozienicach zyskała już sobie miano jednej z najlepszych inwestycji energetycznych w kraju. Zastosowane tu metody organizacyjne i solidna praca załogi pozwolą przyspieszyć o 4 miesiące uruchomienie pierwszego turbozespołu. Dobry przykład dla innych przedsiębiorstw budownictwa przemysłowego, nie tylko w energetyce. Nasz operator towarzyszył z kamerą załodze Kozienic w gorących, dosłownie i w przenośni, chwilach rozpalania pierwszego kotła. Dyrektorzy budowy i elektrowni, inżynierowie z kierownictwa rozruchu, wielki dzień załogi Kozienic. Te wielkie dni na szczęście już za nami i mamy nadzieję, że nie powrócą, a przed nami premiery filmowe. Tytuły, jako się rzekło, coraz lepsze, przechowywane na czasy, kiedy kina będą już bardziej pełne i tytuły mocniej siedzące w kalendarzu, bo ostatnio terminy premier trochę tańczyły, czemu przecież trudno się dziwić. Krystyna Aguilera podała temat z filmu Mulan, który na przełomie lata i jesieni zagęścił nam znacząco publiczność w kinach. Więc my, idąc po linii kobiecej, zaczynamy zapowiedź premierowych tytułów również od historii damskiej. Oto film amerykański pod tytułem Niedosyt. Your attention, please. Tonight we are making him the youngest managing director in the history of our little company. Well done, kiddo. You earned it. Analiza duszy kobiecej w stadium bogactwa i powodzenia. Dziewczyna imieniem Hunter gromadzi atrybuty powodzenia życiowego, jak się gromadzi, ja wiem, puchary w gablocie i dyplomy na ścianie. Przystojny mąż, który właśnie został najmłodszym dyrektorem w swej firmie, bajecznie bogaci teściowie, którzy z rozkoszą zafundują dzieciom a to rezydencję, a to luksusową limuzynę. Wreszcie oczekiwana pierwsza ciąża. He would look so pretty with long hair. Richie likes his girls with long, beautiful hair.
pretty so happy about? I did something unexpected today. A sama Hunter? Cóż, jest tylko słodką kobietką w prawym dolnym rogu obrazka w złotych ramach, namalowanego jednak przez kogoś innego. Jej zadanie polega na tym, żeby się wywiązywać u boku męża, przymierzać suknie i kolie, bywać, godzinami plotkować przez telefon i zasiadać w komitetach dobroczynnych. I Hunter by się wpisała w scenariusz, dostosowała i uległa, gdyby nie to, że ogarnia ją nieprzeparta, kompulsywna chęć połykania rzeczy drobnych. Może to być szklana kulka, za chwilę kostka lodu, pineska. Czy jest głodna? Ależ skąd? Po prostu Hunter musi zrobić coś, co jest poza protokołem, co nie jest dobrze widziane, co nie wypada. A jak się w takiej zachciance zasmakuje raz, a to już nie ma mety. Why would you do something like this? I mean, what the fuck is wrong with you? This is the kind of thing that you're supposed to tell somebody about before you get married. You should have told me about this. Kolejny film. Kino terytorialnie egzotyczne, choć proponuje tematykę uniwersalną. Obraz gruziński pod tytułem A potem tańczyliśmy. W nim powikłane związki męsko-męskie w Narodowym Zespole Pieśni i Tańca Gruzji. Najpierw poznajemy Meraba, zdolnego tancerza, który wiernie realizuje starą gruzińską zasadę, iż mężczyzna w tańcu powinien być władczy, demonstrować wobec kobiety siłę i duch przewodnictwa. W zespole zresztą nikt nie wyobraża sobie, by mogło być inaczej. Do czasu, aż skład tancerzy zasila równie zdolny chłopiec imieniem Irakli. Jego taniec jest frywolny, jest beztroski, nie narzucający się. Dla Meraba taki stosunek do ojczystej tradycji tańca z początku wydaje się bluźnierczy, ale z czasem coraz bardziej pociągający. Podobnie zresztą jak sam tancerz. Zmienia się rozumienie tańca, męskości, pożądania. I ci sad mohedi? Kartul nacio hauransamış. Mere moich zerek samuri. Oi sa khali bichi tsas tvai bolo. Ka nichem zeta khatsa kostons. Bichu ar ar yes sakme shentvis ato ver ga ige katso shega. Sheni dma akhla khas movida. Ho agora vits nadu vasya. Po raz kolejny zapowiadamy film pod tytułem Nadzieja, dramat norweski. Oto małżeństwo artystów, które spaja nie tyle miłość, co dobra organizacja i wygoda. Nagle, tuż przed gwiazdką, uderza w nie wiadomość, że ona ma do dyspozycji tylko 3 miesiące życia, nieoperacyjny rak mózgu. Następują kolejne fazy wyparcia, lęku, frustracji. Życie rozpada się na kawałki i trzeba je od nowa kleić, na ile się da i na ile pozwoli bezlitośnie upływający czas. Undersökelsen visar en större svulst. Och så en skolfan, ja. Tillbaka nu är svulstiga. Skål. Skål. Skål, mamma. Det kan inte kureras. Inne kino, inna tematyka. Oto dokument pod tytułem Wojtyła śledztwo. Okazuje się, że ciekawość osoby i dzieła polskiego papieża wcale tak łatwo nie gaśnie. Twórcy filmu podkreślają, co oczywiste. Karol Wojtyła to prawdopodobnie najbardziej publiczna postać w historii jak dotąd. Nikt nie był fotografowany, nagrywany czy filmowany tak często jak on. Przez jego cotygodniowe audiencje generalne przewinęło się ponad 18 milionów osób. Powstaje naturalne pytanie, jaki był Jan Paweł II poza obiektywami aparatów i kamer. Więc papież człowiek ze swoim zwyczajnym ludzkim obliczem. Zwyczajnym, więc jakim? Życie Jana Pawła II było naznaczone cierpieniem. Stosował także te cielesne umartwienia, chociażby w postaci biczowania czy w postaci spania na podłodze. Pragnął cierpienia ze względu na zbawienie duszy.
jak sam to parę pamięcia, to a lider sino ale lacrime ken usite. Gdy go poznałam, mając tam 12-13 lat, a potem jak już doszłam do wieku pełnoletności, to mogłam pójść na pierwszą wycieczkę. Na ekrany kinowe wraca także widowiskowy film katastroficzny. Oto amerykański obraz pod tytułem Greenland. Cóż, stało się to, czego ludzkość obawiała się od zawsze. Ziemia nie zdoła uniknąć zderzenia ze zbliżającą się do niej potężną kometą. Skutki mogą być katastrofalne. Oh my God. Wait, are some more pieces gonna hit? Come on, let's go. But the sky's on fire. Two days. They got it all wrong. There's a ton of fragments. Planet killers. Space agencies are predicting an extinction level event. We're gonna get together. All right, get them. We're just trying to get to safety. They've been tracking the military flights to bunkers in Greenland. Wybitny inżynier John Garrity i jego rodzina znaleźli się jednak w grupie wybrańców, którym władze zaoferowały bezpieczne schronienie w położonym na odludziu tajnym rządowym bunkrze. Mogą się przydać ludzkości po pierwszej fali kataklizmu. Inni nie otrzymują niestety takiej szansy. Fragmenty rozpadającej się komety niszczą miasta i zabijają tysiące ludzi. Świat pogrąża się w chaosie. Wybuchają zamieszki, rozboje są na porządku dziennym, a służby tracą kontrolę nad sytuacją. W takich okolicznościach dotarcie do miejsca ewakuacji staje się śmiertelnie niebezpiecznym wyzwaniem. Jak zwykle taka katastrofa okazuje się czymś w rodzaju oczyszczającej apokalipsy. Na wierzch wypływają skrywane, a często brudne namiętności, ale też zwykli ludzie okazują się zdolni do czynów heroicznych. No, tylko nie wiadomo, kto ocaleje, aby to docenić. Film pod tytułem Greenland. If you are hearing this broadcast, seek shelter immediately. What is it? What's going on? If you are hearing this broadcast, seek shelter immediately. John, go! Hang on, Nathan. Seek shelter immediately. Seek shelter immediately. Dla odmiany komedia, uwaga, polsko-irlandzka, ale takie międzynarodowe, dość egzotyczne koprodukcje są i będą coraz częstsze, ponieważ pieniądz w branży filmowej coraz swobodniej wędruje po świecie. Bohaterką filmu pod tytułem Jak najdalej stąd jest Polka Ola, to zmutowana nastolatka, która marzy o własnym samochodzie i większej życiowej samodzielności. Potrzebuję hajsu na egzamin. Trzeci raz! Skąd cię wezmę? Tata poprosił. Trzeba? O, niezły jest. Niespodziewane i tragiczne wiadomości z Irlandii, gdzie od lat pracuje jej ojciec, sprawiają, że wyrusza sama w daleką podróż. Będzie to podróż życia, podróż w nieznane, podczas której dziewczyna będzie chciała odnowić relacje z dawno niewidzianym ojcem. W dodatku w Irlandii pozna inny świat, innych ludzi, którzy odmienią jej podejście do życia. Cóż, jest to doświadczenie, które ma i pewnie będzie miało w swym życiorysie ładne parę milionów naszych młodych rodaków. Ile ty masz lat? 18. Niedługo. To wróć, jak będziesz pełnoletnia. Ale ja nie do pracy, ja w sprawie ojca. A w ogóle co u niego? Nie wiem. Mam taki układ, że ja nie wiem, co u niego, on nie wie, co u mnie. I akcent poznański w tego tygodniowych zapowiedziach premier filmowych. Mamy bowiem obraz pod tytułem Tarapaty 2. Polski, familijny dla młodszych nastolatków. Dzieciaki znane już z pierwszych Tarapatów tym razem wdają się w nową przygodę w Poznaniu. Tu z Muzeum Narodowego skradziono swego czasu najcenniejszy tutejszy obraz plaża w Pourville Claude'a Moneta. O ten niecny czyn policja podejrzewa ciotkę Julki, która przewodzi gromadce urwisów. No i teraz trzeba będzie przeprowadzić amatorskie, ale skuteczne śledztwo, które uwolni ciotkę od podejrzeń i wskaże właściwego sprawcę. O, jest co robić. Jak to możliwe, że ktoś ukradł wam najcenniejszy obraz, jaki macie w zbiorach? Panie Karolu, policja! Co się stało?
Inspektor Rafalski przejmuje tu dowodzenie. To nie jest Monet. To jest kopia mojej mamy. Nie musimy tego ciągnąć. Wystarczy, że powie mi pani, gdzie jest Monet. Znajdę złodzieja, uwolnię ciotkę, uwolnię Pulpeta, a Olek mi w tym pomoże. Dla nastolatków, młodszych nastolatków, także produkcja międzynarodowa pod tytułem Tajemnica sióstr Sprite. Tak brzmi tytuł filmu, a w nim zła czarownica Glenda zrobi wszystko, żeby wejść w posiadanie domu Sprite'ów skrywającego wiele tajemnic. Mieszkają w nim cztery siostry, które mają magiczne moce i próbują przeciwstawić się wiedźmie. Ich czary są wystarczająco silne tylko wtedy, kiedy przebywają razem. Cztery siostry i cztery żywioły. Czy to wystarczy, aby Ash, Marina, Flame i Ariel pokonały złe moce i utrzymały swój sekret w tajemnicy? No cóż, jakkolwiek rzecz się potoczy, jest więcej niż widowiskowa. Das sind Flame, Flora, Marina und Sky. Jetzt, wo auch Sky ihre Fähigkeiten hat, werden wir endlich das Geheimnis der Windrose lüften. Vier Elemente beherrschen die Welt. Doch jetzt müssen die vier Schwestern die magische Windrose retten. Mit der Macht der Elemente werde ich die mächtigste Zauberin der Welt. I coś dla całkiem małych dzieciaków. Animacja pod tytułem Waleczne ryby. I tutaj to się dopiero dzieje. Dzielna papugoryba imieniem Alex z pomocą przyjaciół rusza, aby powstrzymać wycie kropy i uchronić ocean przed katastrofą. Alex przez całe życie marzył o zostaniu superbohaterem. Niespodziewanie więc dostaje swoją szansę, gdy w pobliżu jego rafy koralowej pojawia się tajemnicza czarna substancja. Alex i jego dzielni kumple, konik morski Kristin i rozdymka imieniem Ed podejmują decyzję o opuszczeniu rafy, aby stawić czoła zagrożeniu i ocalić swój dom. Będzie się działo, będzie ruchliwie i kolorowo, czyli tak jak dzieciaki kochają najbardziej. O, wielki królu, jestem tylko skromnym sługą, czyścicielem królestwa. Czyścicielem! Jesteś czyścicielem! Nie jestem tu dla nagrody, tylko dla rafy. Myślę, że jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie, wasza wysokość. Wiem, skąd pochodzi ten szlam. Poważnie? To atrament czarnej bestii. I to już komplet nowości kinowych na ten weekend. A my dla równowagi przypominamy, co ciekawego zdarzyło się w kinie 25 września. Urodziny. Tego dnia w roku 1944 urodził się młodszy z aktorów Douglasów, Michael Douglas. Przypomnijmy, że Michael Douglas sławę zyskał rolą detektywa Steve'a Kellera w serialu Ulica San Francisco, za którą to rolę trzykrotnie zdobył nominację do nagrody Emmy oraz nagrodę Złotego Globu. W 1976 odebrał Oscara jako producent filmowy dramatu Milosza Formana pod tytułem Lot nad kukułczym gniazdem, tym ze słynną rolą Jacka Nicholsona. Uznanie przyniosła Douglasowi postać doktora Marka Billowsa, który wraz ze swoją dziewczyną lekarką wpada na trop afery w dreszczowcu pod tytułem Śpiączka, koma, to jest rok 1978. Upamiętnił się także jako operator kamery, robiący reportaż w elektrowni atomowej w thrillerze pod tytułem Chiński syndrom u boku Jane Fondy i Jacka Lemona. Richard Adams, a cameraman who never learned how to play by the rules. Will you get that other room, get that radiation all over that cute little body? Jack Goodell, an engineer who knows too much to tell the truth. In anything that man ever does, there's some element of risk, right? Well, that's why we have what we call defense in depth. And cares too much to lie. A 25 września roku 1951 na świat przyszedł aktor Mark Hamill, którego głównym tytułem do sławy jest rola Luke'a Skywalkera w niekończącej się opowieści pod tytułem Gwiezdne Wojny.
kolei 25 września roku 1968 urodził się ponad przystojny i ponad uzdolniony aktor Will Smith, który nie tylko grywa w filmach, że przypomnę, Facetów w Czerni czy Dzień Niepodległości, ale który to Will Smith także z wdziękiem rapuje. Yeah, yeah. Here we go. Yeah. Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down. I'd like to take a minute, just sit right there and tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. I tradycyjnie sięgamy do głębinowej historii kina polskiego. Czytamy prasę filmową z dłuższą metryką. Dziś sięgamy do druku poznańskiego pod tytułem Słońce, program i biuletyn filmowy Teatru Świetlnego Słońce z roku 1930. Pod reklamą u góry strony, która to reklama głosi wina krajowe Kantorowicza, przedmiotem podziwu, znajdujemy rozmowę z Polą Negri. Jestem w przededniu wyjazdu do Londynu, bardzo, bardzo zajęta. Przed chwilą telefon z Nowego Jorku i tak ciągle od wielu lat znowu w najbliższych dniach mam wystąpić w teatrze. Dziennikarka, a na moją uwagę, że jest niewierna filmowi, odpowiada z uśmiechem: proszę o cierpliwość, zmieniły się czasy, jesteśmy przecież dzisiaj już w epoce dźwiękowej. Cóż, niemy film umarł, jednak jest pani dotąd królową właśnie niemego filmu, ale wchodzę w nowy okres, odpowiada gwiazda, inaczej niż nieszczęśliwe gwiazdy, które raz przemówiwszy zeszły z ekranu, zdarły wszystkie złudzenia, pogrzebały wszystkie nadzieje. Kolejne pytanie, więc Pola Negri wystąpi w przód na scenie, zanim przyjdzie jej mówić z ekranu? Nie mogę pozwalać sobie na eksperymenty, muszę być pewna triumfu albo odejść, wycofać się zaraz, zostawiając legendę nazwiska, które przejdzie do historii filmu. I tak się też stało, jak wiemy. Pola Negri przeszła do historii filmu, tylko niestety filmu niemego. Ale u nas Pola daje głos w tangu pełnym pasji. Gedacht, als der Tango notturno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne klang. Mein Herz ist aufgewacht, weil der Tango notturno eine zärtliche Kunde deiner Liebe mir sang. Kino, sprawy bieżące. Wybuchł drobny, choć międzynarodowy skandal związany z filmem pod tytułem Cuties, polski tytuł Gwiazdki, zamieszczonym w ofercie Netflixa. Pewna, no, trudna do oszacowania grupa klientów tej platformy cyfrowej po opublikowaniu filmu zgłosiła rezygnację z usług serwisu. Poszło o obraz młodszych nastolatek, które marzą o karierze w show biznesie, co próbują osiągnąć, zachowując się, powiedzmy, zalotnie. Cóż, Netflix jest zbyt dużym graczem na rynku filmowym, by spontaniczna akcja rezygnacji z abonamentu mogła mu zaszkodzić w sposób zauważalny, zwłaszcza, że bojkot filmu o tych lolitkach jest chybiony. Ostatecznie twórcy filmu Gwiazdki nie propagują demoralizacji nieletnich, a przeciwnie, oni to zjawisko pokazują, analizują i ostrzegają. Dziewczęta z rodzin dysfunkcyjnych, zapatrzone w łatwe kariery w showbiznesie, dają się uwieść podobnym mirażom i łamią sobie życie często już na wstępie. Co przypomina choćby ciągnąca się w nieskończoność tak zwana sprawa Polańskiego. W naszym kinie mieliśmy analogiczne studium, w
filmowe pod tytułem Galejanki. I też odzywały się głosy, że film niepotrzebnie wskazuje nastolatkom drogę do demoralizacji, podczas gdy było akurat odwrotnie. Cóż, tak to jednak bywa, gdy ktoś na fali moralnego wzmożenia myli skutek z przyczyną. Film Galerianki. Jak dziewczyna jest ładna i w ogóle atrakcyjna, to musi swoje atuty wykorzystywać. Musisz mieć sponsora. Po telefonie to już można rozpoznać człowieka. Patrz na buty i na zegarek. Jak fanty są na poziomie, to później jakoś pójdzie. Tylko generalnie nie mów, że jesteś dziewicą, bo się może trochę przestraszyć. Kina otwierają podwoje, pytamy więc o rekordy frekwencyjne. W ciągu 10 dni wyświetlania sensacyjny dramat Patryka Wegi pod tytułem Pętla zebrał co najmniej 350 tysięcy widzów, najwięcej od czasu zniesienia lockdownu i otwarcia sal kinowych. Rzecz jest o działającej na Podkarpaciu agencji towarzyskiej, która zwabia w swe podwoje osoby publiczne, by je potem szantażować. Film Pętla nie powinien mieć problemów z przekroczeniem półmilionowego pułapu widzów, a może sięgnąć znacznie wyżej, biorąc pod uwagę niezbyt liczną konkurencję w kinach, no i słabą postawę premierowych tytułów zza oceanu. Przeprosić ci wybaczę. Nie wybaczę, bo się pozamiatam. Dziś nad ranem Dawid Kostecki popełnił samobójstwo w areszcie śledczym. Powiesił się na pętli z prześcieradła, leżąc pod kocem w łóżku. Żony masz? Mam. Zdradzasz ją? Co to za pytanie? Może propozycja? I jeszcze smutna wiadomość. Nie żyje Juliette Gréco, francuska piosenkarka i aktorka. Podczas II wojny światowej działała we francuskim ruchu oporu Résistance. Po wojnie zamieszkała w Paryżu, gdzie szybko zaczęła odnosić sukcesy artystyczne, zwłaszcza jako pieśniarka. Kompozytorami jej utworów byli m.in. znany jazzman Miles Davis czy Joseph Kosma. Teksty do muzyki pisali tacy wybitni ludzie pióra jak poeta Jean Cocteau czy filozof Jean-Paul Sartre. Jej repertuar pieśniarski oddawał przekonująco ferment nowego wówczas kierunku filozoficznego egzystencjalizmu i przedstawiał frustrację francuskich intelektualistów. Tym refleksjom towarzyszył również specyficzny wygląd sceniczny. Juliette, czarna suknia albo golf, długie, czarne, rozpuszczone włosy. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Gréco była częstą bywalczynią kawiarni Saint-Germain, w której obracała się polityczna i filozoficzna bohema tamtych czasów. Tam spotykała się z Milesem Davisem i Jeanem Cocteau. Ten ostatni zaproponował młodej artystce niewielką rolę w filmie Orfeusz hollywoodzkiego producenta i reżysera Daryla F. Zanucka. Po tym debiucie filmowym była coraz częściej zapraszana na plan. Przypomnijmy bardziej znane tytuły jak Helena i mężczyźni czy Noc generałów. No i pieśni, 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 czasem nieskończenie smutne. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, toi qui criais famine et moi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. W kinie, jak w życiu, sceny brawurowe przeplatają się z jesiennymi nostalgiami. Do jednych i do drugich wrócimy za tydzień, a dziś już do usłyszenia mówi Państwu Wiesław Kot.
Bełkot wieczorową porą.